Znalezienie pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie nie jest łatwe. Na co dzień przekonują się o tym pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Takich Osób. Dlatego co roku pracodawcy, którzy nie boją się podjąć takiego wyzwania, są nagradzani. Coraz więcej pracodawców było zachęcanych do podjęcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i jakby ta kampania coraz lepiej się rozwijała, więc postanowiliśmy podziękować tym pracodawcom za to, że są otwarci na to, że mogą zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Podczas tegorocznej gali nagrodę odebrało 20 pracodawców. Ludzie, którzy od lat wspierają Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi, otrzymali specjalną nagrodę Kamrata. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy korzystają ze wsparcia trenerów pracy, którzy pomagają im w czasie poznania stanowiska czy dotarciu do miejsca pracy. Co jest ważne, to to, żeby znowu jak w przypadku każdego człowieka dać sobie czas na poznanie drugiej osoby, ponieważ często w przypadku pierwszych prac naszych uczestników mają na początku wiele obaw i się boją i są wycofani może troszeczkę na początku, może nie będą wchodzić tak śmiało w relacje, ale w czasie, kiedy zdobywają nowe doświadczenia, to dopiero wtedy możemy zobaczyć, jakimi są wspaniałymi ludźmi. Pracodawcy podchodzą sceptycznie do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Jednak z roku na rok sytuacja ulega poprawie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Na tym zyskała moja firma, na tym zyskała moja załoga. No bo jest się czego uczyć od tych ludzi i z przyjemnością patrzy się, jak oni wykonują swoje obowiązki. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi działa w Bytomiu od 2006 roku. Dzięki niemu ponad 130 osób rozpoczęło pracę zawodową.